Dzień dobry, witam Państwa z miejscowości Trzebicz w Czechach, a w zasadzie na Morawach, na Wyżynie Morawskiej. I to, co Państwo widzicie, to jest takie miejsce, które ja uważam za słowiańskie miejsce, o którym już mówiłem w moich filmach. Otoczenie tego miejsca jest takie, że tu mamy obserwatorium astronomiczne. Proszę zobaczyć. Proste budynki, ale tutaj młodzież kształci się w astronomii. Tutaj proszę jakieś zdjęcia ciał niebieskich, ogłoszenia organizacyjne typu wasz parter, prowolny czas, ojej, partner chyba, partner raczej, prowolny czas, czyli nasz partner na czas wolny dla dzieci. Tutaj różne ogłoszenia, nabitka krążku i tak dalej. To się nazywa, proszę Państwa, gwiezdarna, czyli obserwatorium astronomiczne. Tutaj mamy jakieś zdjęcia ciał niebieskich. Do ciał niebieskich zaliczamy tutaj Walentynę Tiryszkową, Gagarina i chyba tu pewnie są jacyś czescy kosmonauci, czy jeden czeski kosmonauta, tak jak nasz Hamaszewski. Tutaj mamy, o, proszę bardzo, różne tam zegary i mamy nasze słowiańskie, oczywiście, nasz zodiak słowiański, przerobiony przez Greków i przez Rzymian. A tutaj mamy różne gwiazdozbiory, prawda? Możemy sobie spojrzeć na przykład na kogo? Na kogo? Na ryby możemy spojrzeć. Proszę bardzo, robię zbliżenie na ryby. O, chyba się udało. Ryby, jak po naszemu piszą. Mamy tutaj wielką medwiedzicę. To jest wielka medwiedzica. I tutaj mamy mali medwiedź, małego niedźwiedzia mamy. Teraz spróbuję się w niego strzelić. Proszę bardzo, mały medwiedź jest. Pokazuję osiedle, które na tym wzgórzu jest. Proszę bardzo, tu są domki jednorodzinne. Dalej są tak zwane panelaki, czyli bloki, jakieś 500 metrów dalej. O, tam się wychowała moja żona w jednym z tych bloków. I mamy tam piękną, już na rynku tego miasta, Trzebicz. Piękną, widać wieżę kościoła świętego Marcina. No ale nie o historii ten film ma być, tylko ma być o, przepraszam, jeżeli zrobiłem mały zawrót głowy, przekręciłem mocno, tylko miałem mówić o miejscu mocy. Jest tu miejsce, które ja odwiedzam już chyba od 27 lat i ćwiczę sobie tutaj qigongi różne i tai chi, różne chińskie ćwiczenia w tym czasie. O, właśnie wiewiórka tam przebiegła. I to miejsce mocno podejrzewam od zawsze o to, że jest ono słowiańskim miejscem mocy. Oczywiście dawniej ta propaganda jeszcze wmawiała trochę, że w Czechach to były Celci, więc też może celtyckie, ale chyba jednak będzie to słowiańskie miejsce mocy. Tutaj mamy takie kamienie, które ja podejrzewałem zawsze, że są kamieniami. Były kiedyś używane jako kamienie kultowe, jako kamienie ofiarne. I to jest najwyższe piętro tych kamieni. Mamy ich tu kilka. I zawsze podejrzewałem, że ten kamień był tym kamieniem głównym. Głównym, że tu różne ceremonie nasi przodkowie odprawiali. I tak jak mówiłem w jednym z moich filmów, tutaj zrobiono w miejscu tego miejsca świętego, miejsca mocy, zrobiono park linowy. Czyli mamy pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, robię taką panoramę w kółko, tam przez pewien moment było widać śmietniki, gdzie bracia Czesi się oczyszczają swoje gospodarstwa z brudzeń, z zabrudzeń, a tu w tym miejscu oczyszczali swoje dusze. Tutaj odbywały się jakieś zgromadzenia wiary przyrody i coś tu prawdopodobnie ofiarowali, czy jakieś swoje ceremonie robili. Teraz idziemy w dół, bo miejsce to ma takie co najmniej dwa piętra. To znaczy tych pięter jest więcej, ale ja sam ćwiczę w dwóch z tych miejsc i będziemy teraz troszeczkę schodzili w dół. To zejście całe ma, nie wiem, jakieś 50 czy 100 metrów w pionie i kończy się takim strumieniem na dnie pięknej doliny obrośniętej drzewami iglastymi. Nazywa się to Dolina Libusze. Libusze to była córka Kraka, Kroka po czesku. Czyli albo to była Wanda, albo siostra Wandy, naszej polskiej. I ona zapoczątkowała dynastię Przemyślidów, legendarnie rzecz mówiąc.
Zrobiła to w ten sposób, że odnalazła Przemysła Oracza i zaproponowała mu, żeby on został władcą kraju. Nie jakiś tam rycerz, tylko Przemysł Oracz. No i tu jest niespodzianka. Proszę zobaczyć, co my tu widzimy. Tu jest jakiś krąg ofiarny, współcześnie zrobiony, nie jakiś tam starożytny megalit, tylko jacyś ludzie, nie wiem jacy, pytałem, ale nie wiem kto to był, zrobił coś takiego. Proszę zobaczyć. Miejsce, ewidentnie miejsce kultu przyrody. Dwa drzewa otoczone gałązkami, a tu na zewnątrz jeszcze leżą takie patyczki. Proszę zobaczyć. Czego symbole są te patyczki tutaj pod drzewem? Nie wiem. Nie znam się na tym. Może to jest po prostu miejsce na ognisko. Ale rozmawiałem o tym tutaj z miejscowymi mieszkańcami. Mówią, nawet jakby to było miejsce na ognisko, jakieś takie niekultowa rzecz, nawet jakby dzieci się bawiły tylko i sobie takie coś wyskrobały w ziemi. To jest taki właśnie drugi okrąg widzimy. Tym razem obsypany bardziej ściółką pod ściółką niż gałęźmi sosny. No nawet jeżeli dzieci to zrobiły, no to przecież miały wielkie wyczucie, że akurat w tym miejscu, gdzie ja na przykład zawsze ćwiczę, bo uważam, że tu najlepsza energia płynie, że tutaj te kształty, form tai chi, które tu robię, nabierają takich właśnie wężowych, spiralnych kształtów, gdzie ta nasza spirala dena w tym miejscu właśnie najlepiej się rozwija. Właśnie to miejsce sobie wybrały dla swojej takiej dziwnej zabawy. Nigdzie indziej takich zabaw nie widziałem. Nie wiem, może to są jacyś Słowenowiercy, może... A może po prostu ktoś się bawił, ale bardzo ładnie się bawił, z wyczuciem. Zrobił sobie taki przepiękny krąg ochronny. A to jest dolny ołtarz. Miejsce, koło którego ja zawsze ćwiczę. To tutaj właśnie robię te swoje formy. Dokładnie pokażę w tym miejscu. Nad tym kamieniem, albo ewentualnie o tutaj troszeczkę w tym miejscu, no bo tu jest równo po prostu, ale energia wszędzie jest bardzo dobra. No to jest ten pierwszy obiekt, który ja nazywam kręgiem kultowym współczesnym. Teraz widok zrobię do góry. Tam między drzewami widać górne ołtarze i górny ten park linowy. W zasadzie tylko górny jest, bo parku linowego na dole nie ma. No jeszcze raz rzut oka, tu jakieś obiekty takie turystyczne widać przez drzewa. I jeszcze kilka obiektów zabytkowych za drzewami jest, ale nie będę ich w tej chwili omawiał, ponieważ to nie jest istotne. Ważne jest to, proszę Państwa, co zauważyłem, że w tym miejscu, które zawsze mnie pociągało, nawet tak wizualnie, energetycznie, no to po pierwsze mamy tak, obserwatorium astronomiczne. To miejsce jest prawdopodobnie jakoś dobrze ułożone, że to obserwatorium... jest to właśnie właściwe na niego miejsce. Po drugie mamy te kamienie, które ewidentnie wyglądają jak kamienie ofiarne. Po trzecie jest ta energia, którą się czuje jak się ćwiczy. No i jeszcze doszły nam te kręgi. Także chciałem się po prostu tą informacją podzielić, że coś się dzieje, że świat nie jest tylko materią, a istnieje kontynuacja tych wierzeń, które były dawniej na tych terenach. Jeszcze raz powtarzam, jesteśmy w mieście Trzebić, obok osiedla, czyli sedliszcza, które nazywa się Na Horce, czyli na górce. To miejsce nazywa się Borowiczki, bo jak Państwo widzą, rosną tutaj sosny, które kiedyś były sosenkami. Borowice to sosna, a jak były młode, to się nazywały borowiczki. W tej chwili to są już dosyć dorosłe sosny i moglibyśmy to miejsce nazwać Borowice, ale wszyscy mieszkańcy nazywają go Borowiczki. A jak ktoś tu mieszka, to mówi, że bydli u Borowiczek, czyli mieszka koło tych sosenek. I w takim razie chciałbym jeszcze złożyć życzenia szczodrogodowe, ponieważ mamy 25 grudnia 2018 roku i w taki dzień, kiedy słońce jest... Kiedy słońce sobie przysypia i nie wie co zrobić, czy ma wydłużać ten swój pobyt na ziemi, czy też może ma się gdzieś zapaść w ciemności i ludzie są tacy trochę niepewni, obchodzą te swoje szczodre gody. Jest to specyficzny dzień, od którego zaczyna się wszystko. Zaczyna się wiosna, lato, jesień i tak dalej. Nowy cykl wegetacyjny i nowy cykl nasz astronomiczny. Właśnie z takiego miejsca i w takim dniu chciałbym wszystkim złożyć życzenia. Jak najlepszego życia, szczęścia, zdrowia, pomyślności,
ponieważ no, dzień jest i miejsce są dosyć niezwykłe. I jeszcze mamy widok tego miejsca mocy w mieście Czebić od dołu. Znaczy nie jest to jeszcze sam dół, tam do zejścia do samego potoku w dole doliny, u doli Libusze, czyli doliny Libuszy, to jeszcze mamy z pół kilometra. To jest w tym kierunku. Ale tu mamy to właśnie górne miejsce mocy. Tu widać jakieś kamienie i to jest ten wzgórek, który pokazuję pod dolnym ołtarzem, na którym ćwiczę zazwyczaj. I chciałem jeszcze te pokazać tu kamienie na dole, które są. To już chyba nie są takie najważniejsze miejsca energetycznie, ale muszę zobaczyć, tu jeszcze jest kilka kamieni. Dalej w dole już tych kamieni jest mniej. Tu, tu. No i to jest ten widziany od dołu wielki kamień, czy raczej grupa kamieni, pod którymi to kamieniami ćwiczę sobie moje ćwiczenia, które wydają się, proszę Państwa, że to są chińskie. Słyszałem ostatnio, jeden pan krytykował w telewizji, że mało naszą medycynę i nasze zwyczaje pielęgnujemy, tylko jakieś indyjskie, chińskie, dziwasta. No niestety, z kronik chińskich wynika, że wszystkie te techniki energetyczne, akupunkturę, my przekazaliśmy jako tak zwani biali bogowie, przekazaliśmy kiedyś Chińczykom kilka tysięcy lat temu. Poza tym wiemy też, że ten słynny Ozi, człowiek będę mówił, popatrzmy na ten główny dolny kamień, w międzyczasie wejdę pod górę. Ten słynny Ozi, człowiek śniegu, który 5000 lat temu żył w Alpach i go znaleziono nie tak dawno, no to on miał po prostu, o tym się mało mówi, o tym Państwo w Wikipedii chyba nie przeczytają, ale on miał na ciele wytatuowane punkty akupunkturowe. Podobno naukowcy poszli z tym jego tatuażem do specjalistów od tatuażu i pytają, co to jest, co to za tatuaż, a oni mówią, no jak to? To są po prostu punkty akupunkturowe. Także moim zdaniem jest troszkę inaczej, to znaczy nasza słowiańska kultura, robimy panoramę, żeby te wszystkie kamienie wychwycić. Nasza słowiańska kultura tak naprawdę była połączona z celtycką, a nawet z chińską, indyjską. Nie ma tu żadnej różnicy. Ważne jest, żeby to była kultura przyrody, a nie kultura czegoś, co jest przeciw przyrodzie. No i właśnie tutaj od dołu widzimy ten krąg, jeden z tych współczesnych kręgów ofiarnych czy ochronnych. Zaraz odejdę trochę dalej, żeby go pokazać, żeby był lepiej widoczny. To już przedtem widzieliśmy cztery drzewa, cztery borowiczki, czyli sosenki, i między nimi pięknie umieszczony krąg ochronny. A dalej mamy ten kamień dolny ofiarny. Także jeszcze raz, stojąc w tym miejscu współczesnego kręgu ochronnego, kultowego, obok starożytnego kamienia ofiarnego, w dnu 25 grudnia 2018 roku, czyli w dniu, w którym słońce jest najkrótsze, przebywa sobie przez te kilka dni w swojej najkrótszej formie i się zastanawia właśnie, czy rozświecić tą ziemię, czy też może pozostawić ją w ciemnościach. A ludzie obchodzą szczedre gody, właśnie wczoraj mieliśmy Wigilię, po czesku to są szczedre gody, tak jak u nas, szczedre gody. No więc w takim dniu bardzo refleksyjnie patrzymy. Widzieliśmy obserwatorium współczesne astronomiczne, które mówi nam o tym, jak te ciała się poruszają. Tutaj jeszcze ciekawostkę sportową chciałbym zaprezentować. Tutaj młodzieńcy z okolicy, Morawiacy, miejscowi, Czesi, sobie skaczą na rowerze. Tu jest ten kamień kultowy. On się w pewnym momencie kończy i mamy taką małą przepaść, nie wiem, 3-metrową, może 5-metrową. Także oni te skoki mogą takie około 5 metrów wykonywać, ci młodzieńcy miejscowi, na rowerach oczywiście sportowych, górskich, z odpowiednią amortyzacją, pełnym zawieszeniem, czyli mówiąc po zachodniemu full suspension bike. Także jeszcze raz pozdrawiam bardzo z Moraw, z Wyżyny Morawskiej. Do widzenia.